czerwcu tego roku upływa termin opracowania dokumentacji dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Żwirki i Wigury, Troczewskiego, Grunwaldzkiej i Wyszyńskiego. Kolejnym etapem będzie uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie przetargu, który wyłoni wykonawcę budowy ronda. A czy kierowcy widzą potrzebę budowy ronda w tym miejscu? Na tym skrzyżowaniu oczywiście, jak najbardziej. Jest problem ze skrętem w lewo, w każdą stronę, gdzie się jedzie, także jest tutaj potrzebne i na pewno to ułatwi. A tutaj to nie czułem nigdy takiej potrzeby. Teraz jest trochę niebezpieczniej, odkąd jest ten nowa droga. No, raczej tak. Jest tu niebezpiecznie? To w jakiś sposób rozładuje natężenie ruchu? No, na pewno. Troszkę by to poprawiło sytuację. Myślę, że tu nie ma dużego ruchu i także raczej chyba nie. Bo tutaj w planach jest powstanie galerii. Czy to spowoduje może właśnie, że to rondo będzie jednak konieczne? No chyba raczej nie. Tu za dużego ruchu nie ma, ja wiem. Te światła mi się wydaje, że spełniają swoją rolę. Generalnie jest bezpiecznie. No tak, raczej. Jak to bezpiecznie jeździ, to jest bezpiecznie. Korków raczej nie ma. Nie, tutaj nie. Tutaj na tej ulicy nie ma. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo i w terminie, rondo powstanie późną jesienią tego roku.